Było to coroczne spotkanie grupy uczelni, która zrzeszona jest w programie Study in Poland. To bardzo ważny program, stymulujący pracę, działalność uczelni w obszarze międzynarodowym od wielu lat. Jesteśmy wdzięczni, że władze Fundacji Perspektywy wybrały Politechnikę Opolską jako gospodarza tego cyklicznego spotkania, a z samego spotkania płyną zawsze bardzo wartościowe rzeczy. Jest to miejsce wymiany informacji. Przy okazji również jest to miejsce przekazania informacji takich jak z działalności KRASP-u w zakresie współpracy międzynarodowej, którą to właśnie działalnością kieruje Politechnika Opolska. Pracujemy obecnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad stworzeniem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która będzie nową instytucją wspierającą uczelnie, instytucje naukowe i badawcze w Polsce w zakresie umiędzynarodowienia, jak również mobilności naukowców i studentów. No, celem jest oczywiście wsparcie w tej dziedzinie, danie pewnych narzędzi ze strony władzy publicznej, aby oczywiście pamiętając o tym, że to uczelnie i instytucje są odpowiedzialne za umiędzynarodowienie, my zaś realizując interes publiczny, interes państwa, chcemy dać wsparcie tym instytucjom. Program Study in Poland jest programem prowadzonym pod patronatem KRASP-u. Jest to program, który w tej chwili zrzesza ponad 60 uczelni polskich i tak naprawdę proponuje studentom zagranicznym, którzy przyjeżdżają do Polski, cały wachlarz studiów, czyli tak naprawdę pełną ofertę, poczynając od studiów humanistycznych, poprzez wszystkie techniczne, ekonomiczne i kończąc na studiach medycznych. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia tu z pełną ofertą studiów wyższych.